Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj dostaliśmy kolejną informację na temat nadchodzącego dodatku mapowego do Euro Truck Simulator 2, czyli na temat dodatku Zachodnie Bałkany. Dokładnie dzisiaj będzie mowa o architekturze, czyli o jednym z wielu zaplanowanych tematów, jeśli chodzi o ten dodatek. No i w dzisiejszym najnowszym poście na blogu pojawiło się bardzo dużo screenów. Łącznie z software dodało tutaj 22 screenshoty. Do tego pojawił się też ten filmik na ich social mediach, który jest jednym w sumie z najdłuższych, jakie do tej pory się pojawiły, bo ten ma trochę ponad minutę 40, także będzie tutaj trochę leciał. Natomiast oczywiście jest to informacja, która w większym stopniu oczywiście skupia się na tym, żeby coś zaprezentować, więc przede wszystkim można tutaj popatrzeć sobie na to, co szykuje się na co niektórych terenach oczywiście tego dodatku. Będzie tutaj trochę informacji, przytoczę je z postu, ale w międzyczasie polecam Wam przypatrzyć się czy tu na tym materiale, czy też za chwilę na screenshotach i jak prezentują się poszczególne tereny. Zwłaszcza warto zauważyć tą dużą szczegółowość i różne detale, które zostały tutaj odwzorowane na tych terenach. Przy okazji, z tego co zauważyłem, już niektóre miejsca nawet pojawiły się na ukrytych terenach, które są teraz dostępne na OpenBecie 1.47. Nagrałem też z tego film, także zapraszam na kanał, tam możecie sobie zobaczyć te ukryte tereny. Natomiast co ciekawego SC Software ma do powiedzenia w najnowszym poście? DLC Zachodnie Bałkany będzie zawierało różnorodne style architektoniczne. Kraje takie jak Albania, Chorwacja i Czarnogóra mają silne wpływy śródziemnomorskie, odzwierciedlone głównie w dużej liczbie balkonów, z których część wychodzi na morze. Balkony pojawiają się często we wszystkich państwach położonych nad Morzem Śródziemnym. Albania ma coś jeszcze bardziej specyficznego, dużą liczbę domów jednorodzinnych, które są zawsze w budowie. Tymczasem Serbia i Macedonia Północna, szczególnie Skopje, nadal mają nieco brutalistyczny charakter, z monstrualnymi betonowymi blokami mieszkalnymi, które wciąż stoją jako przypomnienie ich przeszłości. Z drugiej strony Słowenia to mieszanka stylów architektonicznych, częściowo przesycona architekturą alpejską z wysokimi dwuspadowymi dachami. W starych miastach, takich jak Sarajewo, zachowało się wiele starej architektury, która stanowi świadectwo bogatej historii całego regionu. Jednak to nie tylko różnorodność stylów architektonicznych sprawia, że rozszerzenie mapy jest ekscytujące, ale także fakt, że oddany zespół stworzył kilka konkretnych zasobów tylko na potrzeby dodatku. Przydadzą się one z czasem w niektórych miastach, gdzie będziesz mógł dostać się do centrum i zobaczyć z bliska ciekawe punkty orientacyjne. No jak w sumie zobaczymy sobie na te odświeżone niemieckie miasta, które nadejdą w aktualizacji 1.47, no to tam też pojawiło się kilka takich specjalnych obiektów, więc tutaj oczywiście też takie się pojawią, no i oczywiście też pojawi się tutaj odpowiednia opcja z tymi przerywnikami filmowymi, czy jakby to tam nazwać, gdzie będzie można sobie w ciekawych ujęciach zobaczyć oczywiście te miejsca. No a jeśli chodzi jeszcze o te wszystkie materiały, no to warto tutaj zauważyć, że w zależności od tego, gdzie będziemy, czy na północy, czy południu, czy na wschodzie, czy na zachodzie, czy też w zależności od tego, w jakim państwie, no to ta architektura będzie różna. W zależności też od miasta, wiadomo, będzie też inny typ dróg. Będziemy mieli do dyspozycji albo większe o szybszym ruchu, albo oczywiście jakieś mniejsze lokalne, gdzie niegdzie będzie można przejechać się nawet przez wzdłuż centrum miasta, gdzie niekoniecznie natrafimy na asfaltową drogę, ale nawet taką z bruku czy z kostki. No a z tego, co widać na takich ujęciach, no to widać, że ta szczegółowość będzie tam też bardzo wysoka, więc to będzie wręcz niesamowite uczucie przejeżdżenia przez takie miasta, ale również pojawią się tutaj wioski czy jakieś mniejsze okolice. Także no i co tu dużo mówić, dodatek zapowiada się naprawdę bardzo interesująco. Czeka nas kawał naprawdę świetnych terenów. No i oczywiście na dalsze informacje przyjdzie pora pewnie za jakiś czas. Jeśli chcecie przypatrzyć się lepiej tym wszystkim ujęciom, no to link do najnowszego postu znajdziecie w opisie. Natomiast jeśli chodzi o ten materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!